jest wolą i gwieźdź. Musi ktoś to być wiedzą. Dopóki szabla w dłoni, a wyszła dopóki sam komendant jedzie nas na bój. Jest Polska, kraj mój. Dzień dobry, Jarosław Biegun, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NZZ Solidarność. Spotykamy się na tym, jak Sejm przegłosował ustawę, nowelizację ustawy emerytalnej. Jaką podjęliście akcję w związku z tym? W związku z propozycją reformy emerytalnej i dzisiejszymi wydarzeniami w Sejmie postanowiliśmy, Komisja Krajowa zadecydowała o zablokowaniu wszystkich dróg wyjazdowych, wjazdowych na teren Sejmu do odwołania. Nie wpuszczani są też, no nie wiem, posłowie, na przykład pojawiły się informacje medialne, że samochód prezydencki nie może wjechać. Ja również nie mogłam wejść na teren Sejmu. Jakby pan odpowiedział na zarzut, że uniemożliwiacie pracę tak wielu ludziom? Znaczy, w ogóle nie rozstrzygałbym to w kategoriach zarzutu. My też dzisiaj tutaj pracujemy. To też jest praca walczyć o swoje prawa w Polsce. Posłowie wcześniej, którzy chcieli dotrzeć na teren Sejmu, mogli, gdyby byli punktualni w swoich obowiązkach, wykonywali te swoje obowiązki z taką skrupulatnością punktualną, mieli możliwość wjechania na teren Sejmu. Teraz z chwilą, kiedy wyjazdy i wjazdy na teren Sejmu zostaje zablokowany, nie ma po prostu możliwości i muszą się z tym pogodzić. Mamy pogodzić zdaniem przynajmniej większości posłów i premiera Donalda Tuska, ekipy rządzącej, że reforma po prostu emerytalna i musi być i w takim kształcie, jaki rząd proponuje, my się musimy pogodzić. Oni się muszą dzisiaj pogodzić po prostu z tym, że kto się spóźnił do Sejmu, nie będzie miał możliwości na niego dotarcia lub opuszczenia tego terenu. Przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego w przypadku mężczyzn, to bodajże, o ile dobrze pamiętam, to aż 76% społeczeństwa jest przeciwna temu, a w przypadku kobiet jest to 80 bodajże, również 6%. Więc zmiany, które proponują, są bardzo niepopularne, to widać z daleka. I rząd po prostu zdecydował się teraz, żeby wszystko załatwić przez tą imprezą ważną euro, żeby przypadkiem czasami jakieś demonstracje, uniemożliwić demonstracje po prostu związkowców w trakcie trwania euro. Ale jeżeli taka konieczność będzie zachodzić, tu już jest znane też stanowisko Komisji Krajowej Związku Zawodowego Solidarność, że po prostu my w tym temacie, my bez względu na okoliczności i czas będziemy po prostu protestować. Proszę jechać na Marywilską, zobaczyć, kto tam handluje i te domy wszystkie, które są wybudowane w Polsce, te, ja mówię na to kurwery, to są te Lidle, te Auchan, te wszystkie Arkadie, Panoramy, które dzisiaj są billą, za dwa miesiące są następnym, jak to tam się nazywa, Carrefourem. I nie płacą. I wszystkie polskie sklepy padają, ludzie nie mają pracy. Gdzie my mamy pracy szukać? Polacy kible szorują na całej Europie. Kiedy rząd sprawował Prawo i Sprawiedliwość, że związkowcy, wtedy konkretnie pielęgniarki, były w gabinecie premiera przez kilka dni i okupowały ten gabinet. Czy wy rozważacie również na przykład próbę wejścia do kancelarii premiera? Nie, no, takie plany nie są mi znane. Generalnie w obecnej chwili nie ma takiej potrzeby, bo ile mi wiadomo, premier jest na sali sejmowej. Myślę, że później z tego też, co posiadamy informacje, jakieś tam z własną partią czy klubem ma mieć spotkanie. Do kancelarii nie ma takich planów, żeby w przypadku, tak jak to było pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie, to na razie nic nie wiadomo, żeby takie plany były. Z tego, co pamiętam, wówczas tak, pan premier Kaczyński otworzył po prostu gabinet i wpuścił pielęgniarki. Nie wiem, dlaczego teraz bym media, czy tam, tu może nie wszystkie media, ale jakieś media
w jakiś sposób mogłyby być zbulwersowane tutaj naszą akcją, zwłaszcza, że tutaj posłowie mają wszelkie możliwości, nawet odpoczynku, zjedzenia posiłku, bo przecież jest tu hotel, są restauracje. Także na pewno wielu tutaj z uczestników chętnie by wolało być po tamtej stronie, w tych warunkach. My tu nie przyjechaliśmy na wycieczkę, to też nie jest jakaś zabawa nasza, to jest po prostu walka, Solidarność propozycje swoje składała i składa. Proponowałbym i raczej radziłbym panu premierowi i rządowi, który twierdzi, że jest rządem wszystkich Polaków, premierem wszystkich Polaków. Proponowałbym pokłonić się nad tymi naszymi propozycjami rzetelnie i spróbować szukać wspólnie rozwiązań. Wówczas te rozwiązania będą na pewno służyć i naszej ojczyźnie, i społeczeństwu. Jest płaszczyzna, w której można się porozumieć. Przynajmniej takie jest do tej pory stanowisko Solidarności. Wtedy pani prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, przynosiła pielęgniarkom hot dogi do Białego Miasteczka. Natomiast tutaj jest bardzo dużo policji, wtedy też oczywiście było. Nie wiem, nie będę pytać, czy hot dogi dostaliście. Natomiast czy obawiacie się pacyfikacji jakiejś? No trudne pytanie. Nie spodziewamy się póki co żadnej, tu nic nie zapowiada pacyfikacji. Zresztą po rozmowie tutaj prawdopodobnie z dowódcą odcinka nie zakładałbym, że jednak by coś takiego mogło nastąpić. Ale też nie wykluczamy do końca, czy do takiej akcji wcześniej, czy później gdzieś na jakimś naszym odcinku tutaj, czy nie dojdzie, żeby można było tutaj ewentualnie umożliwić wyjście posłom z Sejmu. Trudno powiedzieć, no. W każdym bądź razie my jesteśmy przygotowani na wszystko. Nie będziemy tutaj na pewno my atakować, ale po prostu będziemy stawiać bierny opór.